Nasze logo w formie tatuażu przemawia do ludzi młodych. Do nich adresujemy nasz przekaz, bo oni najmniej chcą się leczyć, najmniej uruchamiają wyobraźnię. I o wyobraźni właśnie jest taki spot, który stworzyliśmy razem z wybitnym artystą Andrzejem Draganem i przy okazji profesorem fizyki, co jest niesamowite. Andrzej ma tendencję do mocnego, silnego, bezpośredniego przekazu. I taki też jest ten film. Ten film opowiada bardzo krótką historię młodych ludzi, którzy żyją tak, jakby nie było jutra, którzy są nieśmiertelni, tak jak żyłem ja, i pokazuje dość drastycznie konsekwencje, jakie mogą ich spotkać, które są ściśle związane z cukrzycą. Impreza, szaleństwo do białego rana, brak odpowiedzialności, to wszystko gdzieś w tym spocie się zawiera. Wiele opinii, że jest zbyt drastyczny, zbyt brutalny i pokazuje cukrzycę w sposób przerażający, że nie należy ludzi straszyć. Jest wiele metod mówienia o cukrzycy, ta jest tą najbardziej brutalną. Proszę zobaczyć, osądzić samemu. Wiele głosów dostałem po tym filmie, że dopiero widząc ten film zdałem sobie sprawę z tego, co może mnie czekać, jeżeli nie będę się leczył, więc jest jaki jest. Zapraszam. On jest po bandzie, ten teledysk, ale no nie przekracza granic dobrego smaku, prowokuje, no a to jest zawsze rola mediów i trochę też, no i artystów, a Michał takim artystą przecież jest. Jak ktoś już ma cukrzycę jakiś czas, parę miesięcy, parę lat i się przekonał, że jak ominie dawkę insuliny, to nie umrze zaraz, że jak tam zje, co mówią, żeby nie jeść, to nie umrze zaraz, tak? To dla wielu osób to jest dowód, można sobie pofolgować. I zmiana nawyków, zmiana nastawienia do choroby takiej osoby jest bardzo trudna, no bo to już człowiek się nauczył żyć z cukrzycą, tyle że żyje z nią nie tak jak powinien. Więc nie wiem, czy taki spot coś zmieni, ale u osób, które może dopiero co mają rozpoznanie cukrzycy postawione, albo są w szeroko pojętych grupach ryzyka, tak? Po prostu zwróci uwagę, że no zrób coś, bo jak nie zrobisz, to przejdziesz taką gehennę, jak Michał Figurski, no, gdzie opatrzność, los, Bóg czuwał, że no, mógł spokojnie umrzeć i to parę razy, a nie umarł i robi dobre rzeczy.